to przydatna informacja. No ale jak ja, ale on widzi, że ja nie zadaję pytań po prostu. No co to za, co za tajemnica? No i teraz chodzi o to, że ja nie jestem żadnym wielkim zawodnikiem MMA. Ja jestem dzisiaj freak fighterem, no ale przy okazji też cesarzem tego całego zamieszania. I zrobię wszystko, żeby go po prostu w sobotę ubić. Ja wiem, że on wróci, no bo po porażce będzie chciał się odbudować. No nie ze mną, ale z kimś tam się będzie odbudowywał. I tyle, no ja cię kręcę, no przedłuży sobie młodość, no. Moi drodzy, dzwońcie do nas, piszcie ostatnie pytania, wtedy my będziemy do was odzwaniać. Ostatnie pytania na numer 452-578-000. A jak napiszecie SMS, to na najciekawsze z nich będziemy odzwaniać. Natomiast ja cały czas widzę, Andrzej, się tylko uśmiechasz, jak Marcin mówi o umiejętnościach, o tym, że cię pokona, to ty nawet nie odpowiadasz, ale cały czas masz taki uśmiech. Taki lekko ironiczny. Zrobiłem dobry obóz z zapaśnikami, z zawodnikami MMA. Z tego, co widziałem, co Marcin robi na treningach i na tej ostatniej walce, no to tutaj nie widzę innej opcji, jak wygrana. Co środowisko bokserskie mówi ci o tym pojedynku? Takie osoby jak Artur Szpilka, wcześniej wymieniony, nie wiem, Mariusz Wach,